Księdze Jozuego, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Mamy takie słowa. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Księga Jozuego, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Tymi zachęcającymi słowami Bóg zakończył rozmowę z Jozuem. Lud izraelski wkrótce miał wejść do Kanaanu. Aż do tej chwili Jozue był zawsze w cieniu Mojżesza, wielkiego męża Bożego. Krótko przed swoją śmiercią Mojżesz położył ręce na Jozuego, który został napełniony duchem mądrości, jak mówi nam Piąta Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 9. Teraz jednak Jozue był całkowicie sam na czele ogromnego narodu. Czy rzeczywiście był sam, gdy nie mógł już dłużej liczyć na Mojżesza, Bóg był z nim i dodawał mu otuchy. Po ludzku mówiąc, Jozue potrzebował dobrego doradcy, by przeprowadzać skuteczne oblężenia i ataki. Bóg nie kazał mu uczyć Izraelitów sztuki wojennej, ani zaopatrywać ludu w broń i tarcze. Tym, czego potrzebował Jozue, było całkowite podporządkowanie się Bożemu prowadzeniu. Bóg powiedział, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jozuego, pierwszy rozdział, siódmy werset. Jozue miał za zadanie wytrwale studiować prawo, aby następnie móc wiedzieć, jak postępować właściwie. W konsekwencji nie musiał być zaniepokojony nadchodzącą bitwą z Kananejczykami. Nie musiał bać się wrogów. Dzisiaj wierzący toczą walkę wiary przeciwko złym duchom w okręgach niebieskich. Tak mówi nam list do Efezjan 6 rozdział 12 werset. Konieczne jest, abyśmy czytali Słowo Boże i rozumieli Jego myśli, zanim zaczniemy działać. Wtedy będziemy silni i nie będziemy musieli bać się wroga. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Księga Jozuego, pierwszy rozdział, dziewiąty werset.